Cześć, witam was. Czekajcie. Kur... co to lata tutaj. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj taki vlog bez kreatywnych przejść, wiecie, po prostu gadanie. Merytoryczne gadanie, jak zawsze nakalane Enduro Finale. Mamy dopiero koniec, znaczy dopiero lub już koniec października, jednak podsumowuję już mojego speca skonfigurowanego na ten sezon. Chciałbym wam powiedzieć kilka wskazówek, w którym miejscu się myliłem, co zrobiłem źle, co mi się podoba. Jedziemy. Słuchajcie, pierwsza podstawowa sprawa. Nie zostało to, a dziwne, ponieważ powinno być to ładowane i tłoczone w social media społecznościowe przez speca. Spec przedłużył gwarancję na rowery z silnikiem Browsa do 4 lat. Zaraz wam powiem historię, bo wiecie, jak oglądaliście vlogi z Izerskiego, to powiem wam szczerze, podoba mi się to, wiecie? Wiecie, że to było, tam mi się zepsuł ten motor, no chyba zdech. Doktor i bajk. Tak więc może troszkę więcej wam teraz o tym wszystkim opowiem, jak to było. Jaka była historia tej awarii i historia naprawy tej awarii. Generalnie silniki Browsa mają wadę. Mają tam coś, doktor i bajk wam więcej by o tym powiedział. Już tłumaczę. Z czasem okazało się, że ten silnik potrafi być problematyczny w rękach lub w nogach kogoś, kto jeździ zwykle na bardzo mocnym wspomaganiu. Jeżeli na tym rowerze jedziemy bardzo dużo na turbo, korzystamy maksymalnie z osiągów tego silnika, potrafi się z tym silnikiem stać kilka rzeczy. Pierwsza sprawa, w tym silniku wspomniana przekładnia plastikowa potrafi ulec całkowitemu zmieleniu. Te zęby są wykonane z plastiku lub tam z jakiegoś specjalnego tworzywa i po prostu zęby w nich się mielą. Druga sprawa, jaka dzieje się czasami z tym silnikiem, to jest to, że wspomniany pasek karbonowo-gumowy potrafi najzwyczajniej w świecie pęknąć, no i oczywiście wtedy nie mamy też napędu w tym rowerze. Zdarza się czasami też, że sprzęgło, które dołącza nam moc silnika do naszych korb, też potrafi ulec zniszczeniu, no i też tracimy napęd. Jest to tak jakby wada techniczna, wada wrodzona tego silnika i po prostu spec wymienia to bez zająknięcia. Także słuchajcie, nie bójcie się, jeżeli macie speca i coś wam się złego dzieje, po prostu idźcie do własnego, do swojego dystrybutora, do swojego sprzedawcy i ma wam on po prostu to w ramach gwarancji, bez najmniejszego problemu wam to powinien wymienić. Jaka była historia mojej awarii? Słuchajcie, przede wszystkim objawy awarii. Awaria to jest tak, jakbyście mieli tutaj, że tak powiem, nawiążę analogicznie do motoryzacji, tak jakby wam się ślizgało sprzęgło. Naciskacie na pedał, na pedały i po prostu następuje jakby uślizg. Słuchajcie, w moim przypadku został wymieniony silnik, jednak potem jak się okazało, kiedy przyszedł silnik, został wymieniony, okazało się, że jest uszkodzony również wtyczka, gniazdo z baterii, wtyczka z silnika. Również na gwarancji zostało to wymienione, bez najmniejszego problemu. Fakt, że trwało to dłużej, jednak to już was uczulam od razu. Słuchajcie, zwróćcie sobie na to uwagę, kiedy już oddajecie ten rower na gwarancję, żeby wam to po prostu sprawdzono, bo bez sensu, żebyście byli dłuższy czas bez roweru. Mi się akurat udało wtedy, wiecie, zmotać Gianta, więc tutaj podziękowanie jest raz dla Gianta za udostępnienie tego Reina wtedy na cały miesiąc. Dobrze, druga sprawa, przechodzimy do konwencjonalnego napędu. Słuchajcie, strasznie, po prostu kombinowałem na początku sezonu, żeby zwiększyć zakres tego napędu, żeby zwiększyć zakres kasety. Ponieważ uważam, że te 42 z tyłu to jest po prostu za mało. I jak wiecie, wrzuciłem tam 46 z Sunrace'a na aluminiowych, największych koronkach. To była nowość na ten sezon, ponieważ zależało mi... Aha, nie zmieniam zdania, jeśli chodzi o bębenek XD. Nadal twierdzę, że jest to jedyna słuszna koncepcja, jeżeli chodzi o napęd w elektryku, jednak kaseta to była z Sunrace'a, to była taka nowość, tam był adapter na XD. Po prostu za 400 generalnie kupowaliście kasetę 11.46, 11-biegową i teoretycznie powinno działać to dobrze. Działało to na początku dobrze, do czasu, kiedy po prostu dwie największe koronki nie zostały zgięte o, nie wiem, 20 stopni, po prostu na cybernioku podjeżdżałem, gdzieś tam, wiecie, chciałem szybko coś tam podjechać, było to na trybie turbo, po prostu zostało zgięte dwie największe zębatki. Dlatego, co będę miał na przyszły sezon, to jeszcze zrobię innego vloga, bo wiecie, teraz takie czasy, że nie wiadomo, ile tych vlogów będzie, więc muszę sobie cedzić te treści we vlogach, żeby było, rozłożyć je w czasie. Niemniej jednak, po całym sezonie jazdy stwierdzam, że kaseta, która ma którykolwiek z zębów aluminiowy, nie mylcie z aluminiowym pająkiem, ma aluminium w swojej, że tak powiem, rozpiętości, w swoich szeregach, jest złą opcją. Wszystko musi być stalowe. Nawet największa
zębatka nie, wszystko musi być stalowe. Ogranicza nas to do niewielkiej ilości kaset, ale są takie, ja wam powiem co będę kombinował na przyszły sezon w następnym vlogu. Koła, na pewno was to interesuje. Jak mają się koła po całym sezonie jazdy. Słuchajcie, tutaj jestem zaskoczony, ponieważ... Znaczy inaczej. Powiem wam, jak wygląda sprawa, a wy sobie sami ocencie, czy warto to kupować. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, jeżeli chodzi o obręcze. Wydawało mi się, patrząc po anodzie, jak sobie zobaczycie, wiecie, to są... To nie jest, może to jest akurat od kamienia, ale jak przejedziecie, to tu jest bardzo dużo śladów i tu dosłownie wystarczy, kiedy łyżką, plastikową nawet łyżką, zmieniacie oponę, gdzieś tam zadrzecie, ta anoda schodzi. Tak więc, wiecie, po pierwszym zakładaniu opon, kiedy pociągnąłem łyżką po feldze i była rysa, sobie myślę, będzie ciekawie. Niemniej jednak felgi... przetrwały cały sezon, nie stało się, nie ma kompletnie żadnego, są jakieś wgnioty, bo tego nie ominiecie przy tej masie, przy takim jeżdżeniu nie ma szans, żeby praktycznie rzecz biorąc, żeby felga była jak nowa pod koniec sezonu. Jednak felgi z Dartmora, Thunder coś tam, jak się nazywają? Thunder 29, naprawdę dają radę i jestem tutaj mega pozytywnie zaskoczony, pomimo tego, że wieszałem na tych felgach psy, że są niewytrzymałe. Ja mam odmienną opinię, także moja opinia akurat jest na plus, co nie zmienia faktu, że cały czas jeżdżę, tak wiecie, troszkę z duszą na ramieniu, jeżeli chodzi o te koła. Druga sprawa, jeżeli chodzi o koła, szprychy. Nie rozkliwiamy się, to są sapimy mocne, nic się z tym nie działo, żadna szprycha nie pękła, 32 szprychy, absolutnie nic, drogi specu, 32 szprychy. Trzecia sprawa, piasty, przednia. Nie rozkliwiam się nad tym, bo wiecie, że nie ma sensu, ona się ma tylko kręcić. Tylna. Słuchajcie, w tylnej piaście pękła mi ośka. Fakt, że pękła ona przy dosyć bardzo agresywnej jeździe, niemniej jednak potem doczytałem, że jest to przypadłość tej piasty. Wymieniono mi to na gwarancji, bez problemu, jednak po prostu mając Dartmora, tego właśnie Real Pro 102, coś tam, no musicie mieć, wozić ze sobą zapasową ośkę, bo w każdej chwili może wam strzelić. Co więcej, aha, i co ja zrobiłem, słuchajcie, 70 zł mnie to chyba kosztowało, po prostu dotoczyłem ze stali nową ośkę. Mam tutaj założoną stalową ośkę, dałem tą nową aluminiową, którą mi wymieniono na nową, dałem po prostu jako wzór dotoczoną mi idealną stalową ośkę. Na razie jeżdżę tam jakiś czas i nic się z tym nie dzieje. Tak więc dziwi mnie to, że to w ogóle nie jest od razu robione, bo po prostu ta aluminiowa ośka jest do dupy. Kolejna sprawa, która mnie zaskoczyła na minus, to jest 6 zapadek. Wydawało mi się, że jeżeli to się te naprężenia się po prostu rozłożą na większą ilość punktów zaczepienia jakby, nie będzie wżerów tych takich, wiecie, które są, tworzą się przy kontakcie zapadki z bębenkiem. Są te wżery, są one niemałe, tak więc domyślam się, że nastąpi pęknięcie, bo coś się zepsuje z tą piastą w skrócie, więc piasty zdecydowanie nie polecam, jeżeli chodzi o koła. Trzecia rzecz, jeżeli chodzi o koła, i zmieniłem to w tym roku właśnie w moim rowerze. Słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Dzisiaj robiłem w zeszłym roku takiego vloga o opasce. Jak to się nazywało? Nie chroni tego koła, tak wiecie, na pewno, tak na 100%. Dlatego słuchajcie, poszedłem. Poszukajcie sobie na Allegro, bo teraz się pojawiły się w fajnych cenach te rzeczy. Słuchajcie, Procor. Ja to kupiłem ze znajomym na spółę, na jedno koło, zobaczyć jak się to sprawuje. Słuchajcie, i Procor to jest system, to nie jest opaska, to jest system taki protekcyjny. I to naprawdę działa, słuchajcie, mimo naprawdę niskiego ciśnienia w oponach. Tutaj, no wiecie, czuć, że to łoi po tej wewnętrznej dęce, po tej oponie. Nic się z tym nie dzieje, naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego. Bardzo dużo szlagów dostało już to koło, bardzo dużo niedolotów. No wiecie, no jeżdżę jak cały czas. Widać te takie przecięcia charakterystyczne, jak jest troszkę mniej niższa ciśnienie w oponach. Na oponie widać te takie nacięcia z boku. Powietrze nie uchodzi, wszystko trzyma, także Procor zdecydowanie na plus i Procor zdecydowanie polecam. To, kochani, no chyba wszystko, kurczę, już nic więcej. Aha, jeszcze jest jedna rzecz. To mi się tak podoba i nie podoba. No, rozmawiałem z fachowcami, podobno tak musi być. Aktualizacja oprogramowania w silniku Browsa. Niestety
o ile wcześniej walk assist w specu to był najlepszy walk assist jaki był, na chwilę obecną dostałem informację, ponieważ zadałem pytanie, dostałem informację, teraz walk assist jest zgodny z obowiązującymi przepisami i działa do dupy. Kiedyś to było fajne, nawet nie intuicyjne, naciskało się przycisk i rower jechał. Teraz on tak jakby się musiał parę metrów tak jakby pomyśleć, czy ty jedziesz, czy ty pchasz, czy ty nie jedziesz i dopiero potem jakoś tam działa. Także nie działa to tak fajnie jak działało. Tak więc kochani, następny vlog, jeżeli chodzi o taki wiecie stricte techniczny, taki jak ten, będzie nie wiem kiedy, jak poskładam. Mam znowu nową koncepcję odnośnie tego roweru, jak go sobie skonfigurować na następny sezon. Na chwilę obecną to by było wszystko. No i kochani, ładnie tu jest, nie? Bielsko, to jest tylko Bielsko, kurwa, tylko albo aż, super. Tak więc pod Koziej Górki to wszystko na dzisiaj, do następnego, cześć!